Witam wszystkich, nazywam się Mateusz Gronczewski, mam 24 lata i nawróciłem się do Jezusa 9 miesięcy temu i chciałbym tutaj troszeczkę się tym podzielić. Moje życie w ogóle zmieniło się o 180 stopni. Ja teraz jestem dużo lepszym człowiekiem, Bóg zabrał ode mnie w ogóle strach całkowicie z mojego życia. Ja w ogóle wcześniej nie wyobrażałem sobie, że będę mógł wyjść tak jak tutaj teraz do was i rozmawiać właśnie o Jezusie, występować publicznie. Bóg zabrał wszelaki strach z mojego życia. Ja bałem się wielu rzeczy. Bałem się na przykład tego, że rozwali mi się związek, bałem się wielu innych rzeczy. Bóg w ogóle zabrał z mojego życia całkowite odrzucenie. Zabrał wszystko, czego się obawiałem. I Bóg jest tak naprawdę dobry. On nas tak naprawdę kocha. To nie jest jakiś tam mały Jezusik w żłobiku. To jest tak naprawdę wielki Bóg, który tak naprawdę nas uwalnia. On uzdrawia. Kiedy zobaczyłem pierwsze uzdrowienia, kiedy zobaczyłem, jak Bóg działa w moim życiu i jak to wszystko się zmienia, wtedy tak naprawdę chciałem wejść w to dalej, tak? I dlatego zachęcam wszystkich, którzy się boją, którzy tak naprawdę chcą coś zmienić w swoim życiu, niech po prostu w to pójdą. Bóg istnieje naprawdę, jestem tego pewien, przekonany w 100% i tego się nie boję. Nie wstydzę się też tego i jestem tutaj, żeby z tym się z wami podzielić. Naprawdę, religia was nie zbawia, zbawi was tylko Jezus Chrystus i nawrócenie do Niego. To nie chodzi o chodzenie do kościoła. My jesteśmy kościołem, tak jak jest napisane w Piśmie. My jesteśmy wspólnotą. Dlatego chciałem wam powiedzieć, że jeżeli macie jakiś problem, jeżeli tak naprawdę chcecie coś zmienić w życiu, to przyjdźcie do Jezusa i On was uwolni. I będziecie wolni, będziecie szczęśliwi. Pewnie sobie myślicie, o, kolejny wariuje, kolejny wychodzi, głosi jakieś bzdury. Tak naprawdę nie, bo ja tutaj jestem faktycznym powodem na to i przykładem, że Bóg istnieje. I chcę wam powiedzieć, że... To możecie sobie myśleć, że są jakieś jaja i tak dalej, ale to jest tak naprawdę całe moje życie. Kładę za to całe moje życie. Dlatego zachęcam was wszystkich, którzy by chcieli właśnie oddać życie Bogu. Zapraszamy tutaj do nas. Bóg jest wielki. Halleluja. Dziękuję wam.